Kacper Bludra ma 19 lat, spore zadanie przed nim tutaj do wykonania, bo po prawej ręce ma mistrza świata z 2017 roku Jasona Doyle'a, a w niebieskim jeszcze Jamon Lizzino i Doyle zakłada tam Bludrę do szerokiej, wynosi się Przemysław Pawlicki, który może tam złapać dobrą prędkość, ale czy to starczy na Jasona Doyle'a, który w drugiej fazie tych zawodów jest naprawdę dobrze dysponowany, a teraz jeszcze Lizzi próbował tam wjechać między dwóch, Bludra trzyma się tego drugiego miejsca, Lizzi walczy tam z Przemkiem Pawlickim, który będzie miał teraz dłuższą prostą, ale prędkość mniejszą. Policji wjeżdża na trzecią pozycję. Przecinka Przemka Pawlickiego po małej, blisko kredy Przemek i już na trzecim miejscu. Ale co robi Bludra? Bludra przed Doyle'a! To się nie dzieje! Kacper Bludra przed Jasona Doyle'a! Co on robi, ten 19-letni chłopak? Ależ on tutaj teraz wszystkim pomacha w Lesznie. Dwie strony zadowolone? No nie wiem. Najbardziej zadowolony jest teraz Kacper Bludra. Zaraz może osiągnąć najlepszy wynik w tym sezonie. Tak dobrego dorobku jak 8 punktów jeszcze nie miał Kacper Bludra. Postawione przed nim trudne zadanie, a on się z niego wywiązał. Trójka w biegu.